W ostatnich latach coraz bardziej popularny jest import aut z zagranicy, sprowadzanie samochodów, szczególnie ze Stanów Zjednoczonych. Ja jestem w tym temacie zielony, dlatego przyjechałem do Zamościa, do firmy Smart Auta, żeby spotkać się z Przemkiem, który opowie mi nieco więcej. Cześć, witaj. Cześć. O tym, jak się sprowadza auta, z czym to się je, czy naprawdę można dużo zarobić na tym i czy się opłaca. Import aut to przede wszystkim przygoda życia, która gwarantuje nam jakieś niezapomniane historię, wiąże się na pewno w pewien sposób z jakimś ryzykiem, ponieważ kupujemy auta uszkodzone na aukcjach, których nie widzimy, nie możemy ich dotknąć, więc jest to, że tak powiem, temat nie dla każdego. Niektóre osoby, które rozważnie patrzą na świat, bojące się ryzyka, to jest całkowicie nie dla nich, ale ci, którzy chcą zaryzykować i zarobić trochę pieniędzy, jest to akurat biznes dla nich. Z tego względu, że możemy auta uszkodzone nabyć nawet do 40% taniej, w porównaniu do tego, co jest na rynku polskim. A chodzi tylko o takie sportowe samochody? Bo wspomniałeś mi też o takich użytkowych na co dzień tak, samochodach. Tak, akurat. Przeważnie Ameryka kojarzy się każdemu z Fordem Mustangiem, Chevroletem Camaro, czy Dodge'em Challengerem, lecz na tamtym rynku dostępnych jest też wiele innych aut. Za chwilę na przykład pokażemy, jak to może wyglądać. To jest akurat Volvo S60, auto importowane z amerykańskiego rynku. Natomiast to jest Ford Kuga, w Ameryce akurat nazywane Escape. Obydwa auto zostały sprowadzone jako uszkodzone, zostały naprawione oraz przystosowane do warunków europejskich i obecnie akurat są w ofercie sprzedaży. No i coś musiało być robione w nich, to znaczy, czy one tak przyjechały? Nie, oczywiście, były uszkodzone. Okay. Inaczej nie opłacałoby jechać się stamtąd importować. Czyli zostały wylicytowane tam? Tak. Zrobione i teraz są już do sprzedaży. Zakup odbył się właśnie na podstawie licytacji. Po czym udało nam się wygrać taką aukcję. No właśnie w biurze widziałem, że mamy takie monitory. Tak, to są właśnie te licytacje? Dokładnie. Na żywo, że tak powiem, możemy gdzieś tam sobie śledzić oraz przeglądać tego typu aukcje. Wszystko jest pakowane w kontenery. W kontenerze wchodzi przeważnie akurat 3 auta. Zależy też od wymiarów. Po czym akurat wszystko to płynie do Europy, skąd gdzie to tlimy oraz później dostarczamy wskazany adres klienta. Ale wszystkie auta są Wasze w tym kontenerze na przykład? Czy chodzi też o cenę? Mhm. Ja dowiadywałem się, na przykład tam w kadrze, w tle macie mój kamperek, ja chciałem nim do Stanów, przetransportować auto do Stanów, żeby popodróżować i ceny były masakryczne, jakieś 12-16 tysięcy złotych. I to jest podobna suma? Czy... Nie, u nas całkowicie na się to wygląda. Koszty kontenerów są zależne przede wszystkim od tego, z jakiego portu wypływa auto, natomiast zaczynają się one od 795 dolarów w górę. Poważnie? Dokładnie, za sztukę, za jedno miejsce w kontenerze. No to naprawdę, wow, no to tu się zaskoczyłem. Rozmawialiśmy o tej aukcji, licytacji, ja wspomniałem o tym monitorze, ale jest tak zimno, że może już przejdziemy do tych monitorów, bo auta widzieliśmy, mam nadzieję, że się przejedziemy jeszcze. Na pewno, będzie okazja. To jest spoko, ale chodźmy do środka. Tutaj mamy Twoje centrum dowodzenia. 3 ekrany. Szukamy aut dla naszych klientów, robimy wycenę, analizujemy historię tych pojazdów oraz przedstawiamy, że tak powiem, najciekawsze oferty. Po prawej, że tak powiem, stronie mamy aktualne wartości. Takie zaczynają się licytacje tych pojazdów. Wiadomo, że zawsze one przez to już trochę urosną i te kwoty nie są typowym odzwierciedleniem do tego, co będzie później na żywo na aukcji. Tutaj akurat mamy marka, model, jakaś wersja wyposażenia, stan, w jakim jest położony, data aukcji, przebieg oraz inne, że tak powiem, mniej istotne informacje. A co jest najważniejsze, czy wszystko jest ważne? Najważniejsze są akurat dokumenty. A jest tak, że nie ma czasami dokumentów? Są niektóre dokumenty, których później w Polsce można... Nie przerobić. Dokładnie. Na polskie. Tak jest. I później kupimy takie auto, którego nie będziemy mogli zarejestrować u nas w kraju. A. Więc to będzie duże utrudnienie i będziemy, że tak powiem, w sytuacji podbramkowej niestety już. Czy opłaca się na przykład, tu mamy różne rodzaje uszkodzenia, mamy front, czasem niektóre są w ogóle niezbite, mamy tylko, nie wiem, z tyłu, mamy od boku, są jakieś takie, czy ty jako firma możecie powiedzieć, że niektóre są bardziej opłacalne, inne mniej, czy to wszystko od wszystkiego zależy? Czy najbardziej się opłaca na przykład brać te, które są z uszkodzonym frontem, czy nie ma takiej reguły? Nie ma akurat reguły. Ważne, żeby gdzieś tam konstrukcja auta nie została naruszona, ponieważ wtedy ciężko, że tak powiem, idealnie powrócić do stanu rzeczywistego takiego auta. A jeżeli są gdzieś te elementy równo z przodu, z tyłu, jak i z boku wymienne, więc to wtedy nie robi dla nas żadnego problemu. To jest akurat drugi portal aukcyjny, Shurasa Auto Auction.
Na tej stronie większość aut pochodzi z ubezpieczalni. Wybór również jest szeroki. Natomiast pojazdy listujemy zarówno na jednej, jak i na drugiej stronie. Spoko. A tu mamy jeszcze następny monitor z mapą i zakładam, że to są pewnie promy, które płyną z autami, tak? Tak. Każdy od nas, akurat klient, otrzymuje numer kontenera, dzięki któremu może sobie na bieżąco śledzić swój pojazd, w jakim miejscu się znajduje. Ale dostaje numer, na podstawie tego, że tak powiem, wyszukiwarkę danego przewoźnika to wpisuje i każdego dnia, o każdej porze widzi, gdzie jest, że tak powiem, jego wymarzona maszyna. A ja na przykład jako klient muszę sam to sobie wylicytować, czy to właśnie o to chodzi w waszej firmie, że wy to robicie? Nie, my tym samym, że tak powiem, zajmujemy się i klienta wtedy nie interesuje nic. Okej. Okay. I to też taka po prostu to trochę rozrywkowo bardziej, tak? Tak, na zasadzie, tak, gdzie będzie, kiedy będzie. Takiego zaufania, że coś się, że tak powiem, dzieje. Okay. Że jest progres w sytuacji. Dobra, to teraz czas na to, co tygryski lubią najbardziej. Przemek, jedziemy, co? Tak jest, którym autem chcesz, wybieraj. Którym mogę? Czarna wersja może na początek, klasyka. Dobra, bogatoczek ich, proszę bardzo. Dobra. Posłuchajmy. To są rzeczy, których na moim kanale nie może zabraknąć. To wsiadamy. Jeździłem już takim 3.7, to też jest 3.7. Fajnie, Mustangi to są takie budżetowe auta, które warto rozważać, szczególnie przy imporcie. Jak ktoś chce sportowe auto za niewielkie pieniądze. A może sport od razu ustawimy. Jak zbielił. Jest troszeczkę, kurde, jak na taki silnik. Mustang wśród aut to jest taki jak tanie chipsy z Biedronki, bo wszyscy wiedzą, że są najtańsze, ale każdy i tak je kupuje, bo się opłacają. Z Mustangami też tak jest. No i jakbym ja miał naprawdę chęć na niskobudżetowe auto, które jest z zacięciem sportowym, no to kurde, Mustang 3.7. Jejku! Zrywa! Trochę za mokro jest i przesadziłem. Dobra! Czas na wisienkę na torcie, proszę Państwa. Camaro RS Bumblebee. Jedziemy. Fajna sprawa. No i z zewnątrz. On robi robotę największą z zewnątrz. No i dorwać takie coś, na przykład, wiecie, za dużo taniej niż tak naprawdę można w Polsce gotowy zrobić. No to piękna sprawa. O, tu już więcej miejsca jest, jak to w Camaro. Ale już jeździłem nieraz. Bardziej podoba mi się Camaro ZL1, no ale to też są inne pieniądze. Reguluję fotel i jedziemy. Głośne autko. Przyspieszenie. O, ślizga się. Tu jest ślizga. Ja bardzo dziękuję Przemkowi przede wszystkim. Dziękuję również za spotkanie. Również dziękuję za ten film. Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.